Witam Państwa. Od razu muszę powiedzieć, że to nie będzie żadna relacja z mszy świętej. To będzie relacja z meczu, który dzisiaj będzie miał miejsce. Szerszenie wyjechały w podróż, a dojechały aż do Kamienia Pomorskiego, gdzie stoczą mecz, gdzie stoczą wyzwanie z liderem klasy okręgowej, proszę Państwa, z lokalnym gryfem z Kamienia Pomorskiego. Zapraszam na relację. Witam serdecznie, proszę Państwa, chyba już można zaczynać. Witam Was w czwartej kolejce klasy okręgowej. Dzisiaj szerszenie. I rozpoczynamy. Gry w Kamień Pomorski, jeziora Szczecin. I mówi, że chyba jeszcze raz będę musiał się z Państwem przywitać. Także witam serdecznie. Studio Browar przyjechało na czwartą kolejkę klasy okręgowej. Dzisiaj szerszenie będą podejmować lidera klasy okręgowej. Gry w Kamień Pomorski. Strasznie trudny przeciwnik. I pytanie, jak sobie szerszenie poradzą w dzisiejszym spotkaniu. Sędzią głównym, tak zwany na kierownicy, jest Bartosz Michalik. A tutaj studio może powiedzieć, że bardzo dobry sędzia, najperspektywiczny. Myślę, że czwarta liga w następnym sezonie, o ile nie w tym. Zawsze może coś znaleźć. Druga piłka spadła! Od gości, od drużyny Jezioraka Szczecin z numerem 71 bramkarz Radosław Rutyna, z numerem 3 Kuba Wójcik, z numerem 4 Marcel Lis, z numerem 7 Ochman Dominik, z numerem 11 kapitan Kapczyński Dawid, z numerem 14 Magdziak Miłosz, numer 16 Misiek Marcin, numer 19 Wójcik Krystian, numer 21 Pyrek Nikodem, numer 22 Giec Mateusz i numer 30 Wawrowski Kamil. Teraz się uda to zrobić. Chciałbym przeczytać skład gryfa Kamienia Pomorski. Z numerem 12 bramkarz Krzewicki Adam, z numerem 3 Nowacki Jakub, z numerem 7 Pankiewicz Wojciech, z numerem 9 Oleniuk Jarosław, z numerem 10 Terczyński Honorat, z numerem 11 Cyburt Bartosz, z numerem 13 kapitan Witbrod Kacper, z numerem 14 Szwech Maciej, z numerem 17 Termanowski Kacper, z numerem 20 Łazarz Łukasz i z numerem 27 Cieślik Aleksander. I tutaj jest niefajna sytuacja. Gry wprowadzi 1-0, a strzelcem bramki jest zawodnik z numerem 9, czyli Oleniuk Jarosław. I Witbrod stoi teraz przed kolejną szansą rzutu rożnego. Ma tutaj okazję zagrać Oleniukiem, ale tutaj już stoi zawodnik Jezioraka. I Rutyna fantastycznie złapał teraz piłkę i wypuścił Wójcika. Tu już biegnie za nim zawodnik, ale Wójcik jest niesamowity. To nikogo. I Wójcik już tutaj zdążył wrócić. Fabroński w pressingu. Tutaj przerzut piłki na środek i wypuścili teraz i nie ma tej bramki. Wójcik ze ślizgiem uratował. Brawo dla Kuby.
I już grają tutaj zawodnicy Kamienia. Ej, Wazi, wołać sobie! Wazi! I strzału nie ma! Ej, panowie! No, ciekawej sytuacji się to znalazł strzelający. Mago Magdziak. Ej, Wójcik. Wójcik to spróbował strzału. A, niestety. Lecę plecą lub. Dawaj Jecu. Brawo. Przygotuj sobie Dominik, nie zubują. Misiek był faulowany. I Cieślik. Kapczyński. Tutaj Wójcik już ma tą piłkę. Był faulowany, ale Jeziorak dalej ma piłę. No. Bibi, dawaj, trzeba pomóc troszkę, dawaj. Tutaj na zoomie 20-krotnym to on tak skoczył przed siebie. Dawaj, kontakt. Ale tutaj znalazł. A sędzia znalazł. Koniec pierwszej połowy i widzimy się w drugiej. Dziękuję. I już zaczynamy drugą połowę starcia. Przypomnę tylko wynik, że Gryf wygrywa 1-0 z Jeziorakiem. Nastąpiły jeszcze zmiany w obu drużynach. W drużynie gości nastąpiły dwie zmiany. Boisko opuścił z numerem 3 Kuba Wójcik, a w jego miejsce z numerem 23 Maciej Ciszewski. Druga zmiana, boisko opuścił z numerem 16 Marcin Misiek, a w jego miejsce na boisku z numerem 13 Zakarii Sidorenko. No, słyszeli widzowie speakera. To jeszcze tylko chciałem przypomnieć, że w drużynie Gryfu zszedł strzelec bramki Oleniuk Jarosław z numerem 9, a w jego miejscu wszedł Oskar Lewandowski z numerem 23. I zaczynamy, już można wrócić do komentowania tego spotkania. I Gryf z akcją. Przejście na drugą stronę. Będzie miał Cieślik teraz sytuację. I nie ma spramki. Tutaj sędzia pokazał spalonego. I uratował Jezioraka od straty bramki. Tutaj Cieślika jeszcze do zagrania. Kurwa, wydawało mi się, że Cybi ma na plecach, dlatego mu grałem. Nie ma zęba! Nowacki. Tutaj zła próba. Ciszewski ściągnięty do parteru. To będzie żółta kartka. Brawo Maciek, świetna robota. Żółta kartka dla Cieśliku. Żółtą kartką ukarany nasz zawodnik z numerem 27 Aleksander Cieślik. Gryf tutaj z akcją. Dawaj Lisu, dawaj! Witbrod tutaj ciętą piłką i rutyna, świetna obrona. I już tutaj goniony przez Lewandowskiego jest Hoffman. Przygotuj, Wazi! I co, będzie tutaj żółta kartka? Żółta kartka dla kapitana Jezioraku Kapczyńskiego. I tutaj prawie sami sobie samobuja strzelili zawodnicy Gryfu. I Wójcik, Pawrowski. Jest! Strzelił
Ochman! Ochman? Nie! Dąbrowski! Ale nie! Ale dalej krzycz! Bramka na remis Jeziorak Szczecin zdobywa gola z numerem 30. Na listę strzelców wpisuje się Kamil Wawrowski. Gryf Kamień Pomorski, Jeziorak Szczecin 1-1. I tutaj. I Sydorenko świetnie Ciszewskiego wypuścił. Ciszewski tutaj w pojedynku. I prawie! Świetne podanie do Magdziaka. Niestety to odrobinkę za wysokie. Panowie. Nie słyszę. Ale rozmawiamy, to są młodzi gówniarze, my z nimi rozmawiamy. Mówią, że nie będzie, a takie, to nie jest takie kurwa. Dawaj, przerywaj, Wawro! I Magdziak. Dawka drugie, z Wawro! I teraz nowo wprowadzony zawodnik, już tutaj rozpoczyna swój dribbling. Spalił! I tutaj spalony sędzia liniowy pokazuje. No i nie udało się tutaj Kulcowi pociągnąć tej akcji dalej, ale przynajmniej zdobył rzut rożny dla swojej drużyny, którą teraz Termanowski będzie mógł wrzucić w pole karne Jezioraka. Ale zdecydował się zagrać tutaj krótko i szybko. I gol! Niestety! Ale to zmieni! I teraz Magdziak nie ma, ale miał sytuację na 2-2. No coś niesamowitego. I już bramkarz, ostatnie sekundy. I dziękujemy bardzo, mecz kończy się zwycięstwem naszej drużyny. Wygrywamy z Jeziorakiem Szczecin po bramce Jarosława Oleniuka i Wojciecha Pankiewicza. Witam serdecznie tutaj ze strzelcem bramki Wojciechem Pankiewiczem na 2-1. Wręcz powiem, że zdobywcą 3 punktów dla Gryfu. Witam serdecznie, bardzo się z tego cieszę. Założyłem, że Terman w rogu ma piłkę, nikt mnie nie krył, podłączyłem się. Wyszedł ten torsza, udało się, strzeliłem bramkę, wygraliśmy 3 punkty dla nas. I to najważniejsze. Dziękuję bardzo. No, będzie mógł pan zobaczyć tą świetną bramkę na Studiu Browar. Życzę powodzenia w następnych tygodniach. I widzicie, widzowie, pierwsza przegrana Jezioraka w lidze. Co ja mogę powiedzieć po takim meczu, gdzie obie drużyny dały z siebie wszystko i Jeziorak wierzę, że mógłby wyciągnąć nawet na wygraną, ale wszystko zepsuł im Wojciech Pankiewicz, osoba, która dała mi wywiad, bardzo dziękuję za te słowa podsumowania swojej bramki. I widzowie, po takim meczu tylko pozostaje westchnąć, dużo gadać się już nie chcę, prawda? Ja mogę tylko powiedzieć mens sana in corpore sano. Nie wiem, co to po łacińsku oznacza, ale mam nadzieję, że widzowie, że się bawiliście przynajmniej tak super i świetnie, jak ja, komentując te widowisko. No cóż, lider zostaje w Kamieniu Pomorskim. Jeziorak tym razem wraca na tarczy, ale się nie poddają szerszenie, bo liga jest długa. Tu się może jeszcze wszystko zmienić i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w następnych tygodniach. No cóż, szerszenie, trzymajcie się i do następnego.
A, jeszcze tylko zapraszam serdecznie do komentowania, lajkowania oraz pozostawienia subskrypcji. W szczególności te subskrypcje, bardzo ich potrzebujemy, bardzo nam pomagają, więc... No cóż, widzowie, już pora się pożegnać. Do następnego.